Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ulubionych kosmetykach zeszłego miesiąca, czyli maja. Większość kosmetyków w tym miesiącu to są kosmetyki do makijażu twarzy. Jakoś tak mocno się polubiłam w większości z produktami, których dawno już nie używałam, które kiedyś lubiłam i po prostu leżały w toaletce i przypomniało mi się o nich, ale zaczynając od nowości w mojej kosmetyczce, która właśnie pojawiła się w tym miesiącu, jest to baza z marki Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer. Jest to wygładzająca baza pod makijaż twarzy i ja ogólnie szukałam przez dłuższy czas jakiejś bazy, która zastąpiłaby moją ulubioną z Golden Rose, dlatego że po prostu już trochę mi się, powiedzmy, że przejadła. Bardzo ją lubię, ale chciałam zacząć używać czegoś nowego i otrzymałam właśnie paczkę PR-ową od marki Urban Decay. Były tam produkty właśnie takie utrwalające do makijażu, m.in. ta baza, poza tym primer pod cienie do powiek i mój ulubiony fixer do makijażu All Nighter. I powiem wam, że ta baza wywarła na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego że jest to baza, która idealnie wygładza skórę. Ja mam duży problem z pootwieranymi porami. Nie mam jakichś dużych niedoskonałości, które muszę wygładzać, ale właśnie tutaj, zwłaszcza na nosie i w okolicach nosa, tutaj po bokach, mam dosyć mocno pootwierane pory, one są widoczne. Nawet kiedy nałożę podkład, korektor, puder, kiedy chcę to jakoś wygładzić, no to niestety jest je nadal widać. I powiem wam, że ta baza zrobiła dosyć sporą różnicę, tak jak sama nazwa mówi, Optical Illusion, i ona daje właśnie iluzję optyczną bardzo gładkiej, idealnie wygładzonej skóry. Generalnie głównym zadaniem, jak tutaj jest napisane, jest właśnie wygładzanie i pore perfecting, czyli udoskonalanie tych porów. No i powiem wam, że idealnie się sprawdza. Nie miałam jeszcze nigdy nic takiego, ani podkładu, ani korektora, ani bazy właśnie z Urban Decay i bardzo się cieszę, że mogłam ją przetestować, bo ona również przedłuża trwałość mojego makijażu na długi czas. Także ja jestem bardzo zadowolona, zdecydowanie spełnia moje oczekiwanie. Jest to baza w takiej dosyć gęstej konsystencji, także jeśli nie lubicie czegoś takiego, co dosyć grubo czuć na waszej twarzy, no to nie będzie to dla was, ale nie znaczy to jednocześnie, że ona później robi efekt ciastka, kiedy nałożymy jeszcze na to podkład. Mamy dzięki niej taką dodatkową, troszkę grubszą warstwę na skórze, która idealnie nam to wygładzi, no bo żeby wygładzić te pory, ona musi wejść w te pory i delikatnie też nad nimi leżeć na skórze, żeby po prostu to wszystko ładnie wygładzić, i ona w 100% spełnia swoje przeznaczenie, także ja jestem bardzo zadowolona. Kolejny produkt, który mam tutaj do makijażu twarzy, będzie to puder. Dzisiaj dużo pudrów, bo mam dwa pudry sypkie i jedną paletę z pudrami, i pierwszy puder sypki, który polubiłam w ostatnim czasie, jest to puder marki Vibo, którego nie używałam chyba w ogóle przed tym miesiącem, przed majem, a dostałam go już dosyć dawno. Szczerze mówiąc, zapomniałam, że go w ogóle mam. Jest to banana powder właśnie marki Vibo. Co tutaj mam napisane? Ultra lekki, półtransparentny puder do twarzy. No i właśnie to w nim lubię. On jest naprawdę bardzo, bardzo lekki pod oczami. Ja nakładam go po nałożeniu korektora, żeby utrwalić tutaj pod oczami korektor. Nie nakładam go na całą twarz, właśnie tylko w to miejsce, i dzięki temu, że on ma ten żółty kolor, jest półtransparentny, nie jest całkowicie transparentny, to dodaje mi krycia właśnie pod oczami, i te cienie, które zazwyczaj mam pod oczami, one są lepiej przykryte, także naprawdę bardzo mi się to podoba. I on ma ten żółty kolor taki dosyć jasny, bo mam tutaj też wam do pokazania paletę z Anastasi Beverly Hills Contour Kit, którą mam od bardzo długiego czasu i przez jakiś czas, w ogóle przez kilka dobrych miesięcy jej nie używałam, i teraz znowu powróciłam tutaj do tego żółtego pudru. Ona wygląda tragicznie i właśnie na nim chciałabym się skupić. Też trochę powróciłam do tych bronzerów, ale zdecydowanie moim ulubieńcem jest ten puder tutaj, który również nazywa się banana, z tego co mi się wydaje. Właśnie początkiem miesiąca zdecydowanie używałam codziennie tego pudru z kitu Anastasi, ale stwierdziłam, że chciałabym coś takiego bardziej drogeryjnego wam zaproponować, i wtedy przeszukując toaletkę znalazłam ten puder i okazało się, że też świetnie kryje, tyle że właśnie Anastasia ma to do siebie, że ten puder, w związku z tym, że jest w kamieniu, on ma troszeczkę lepsze krycie, ale przez to, że mamy to krycie lepsze i trochę jeszcze bardziej nam wzmacnia to krycie cieni pod oczami, no to on jest troszkę cięższy niż ten, bo ten jest to sypki puder, który naprawdę na skórze nie daje żadnego efektu takiej pudrowości. On jest po prostu niewidoczny, ale jednocześnie zakrywa te cienie pod oczami. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli, po prostu jest bardzo lekki, a też fajnie wspomaga zakrywanie cieni pod oczami. Dzisiaj mam właśnie ten puder tutaj pod oczami i cieni nie jest widać, także powiem Wam, że korektory fajnie mi się sprawdzają, ale ja potrzebuję dodatkowego takiego wzmocnienia tego efektu rozjaśnienia pod okiem i zazwyczaj właśnie sięgam po jakiś żółty puder. Ostatnio zdecydowanie polubiłam bardzo ten. No i dalej kolejny puder, o którym chciałabym Wam powiedzieć. Też mam już go jakiś czas i nie używałam go długo i w tym miesiącu miałam trochę makijaży na klientkach, dlatego też sięgnęłam po ten puder, bo pamiętam, że kiedyś bardzo dobrze mi się sprawdzał. Jest to puder marki RCMA No Color Powder, czyli ten słynny puder używany przez makijażystów, tutaj na YouTube też rozsławiony. Ponoć najlepszy puder fiksujący i powiem Wam, że mi również bardzo dobrze się sprawdza właśnie na makijażu, na klientkach i też na sobie zaczęłam go bardzo często używać do wypiekania twarzy. Nakładam go zwilżonym beauty blenderem, tutaj zwłaszcza pod oczami i na takie miejsca, w których lubi mi się zbierać korektor albo podkład, czyli tu wokół nosa. Tutaj mam taką jedną zmarszczkę mimiczną, w którą zawsze wchodzi mi praktycznie podkład. Tutaj wokół ust, bo jak się uśmiechałam, to tutaj też lubi się coś zbierać. No i tu pod linią brązera, żeby trochę to rozjaśnić i zazwyczaj w te miejsca nakładam najwięcej tego pudru, zostawiam na trochę czasu, kiedy robię sobie makijaż brwi i później go omiatam jakby pędzlem całą twarz, dzięki czemu zmiatam nadmiar tego pudru i powiem Wam tak, on może minimalnie bielić, ale mi to nie przeszkadza, dlatego że właśnie specjalnie sobie tutaj wypiekam na przykład to miejsce pod bronzerem, żeby mieć tu minimalne już takie przygotowanie pod konturowanie. Nie ma tego efektu bielenia wcale mocnego, także nie musicie się tym przejmować, ale jeśli nałożycie właśnie zwilżoną gąbką i tak dosyć dużo go wklepiecie, no to troszeczkę efekt rozjaśnienia będziecie miały, dlatego właśnie Was uprzedzam. Dla mnie to absolutnie nie jest minus, bo ja właśnie do tego go używam. No i co jest też fajne, ten puder świetnie wygładza skórę. Tak jak mówię, ja używam tej bazy, która świetnie mi się sprawdza, ale ten puder jeszcze na wierzchu, na podkładzie i na korektorze, tutaj zwłaszcza na nosie, gdzie te pory są największe, jak ja sobie wklepię gąbeczką ten puder i zostawię go na jakiś czas już po nałożeniu tej super bazy i podkładu, no to jak zmiotę już po jakimś czasie ten nadmiar pudru, to mam idealnie wygładzone pory, także on też pomaga w wygładzeniu porów, no i oczywiście przedłuża trwałość makijażu zdecydowanie, także jak dla mnie naprawdę ideał, jeśli chodzi o pudry takie fiksujące. Kolejny produkt do twarzy, nie zorientowałam się, że to jest kolejny puder, tyle że puder brązujący. To będzie coś, co uwielbiałam na wakacjach, jak wiecie, albo nie, może wiecie, myślę, że większość z Was wie, byłam na wakacjach i nie robiłam takiego normalnego, typowego makijażu pełnego, ale zdecydowanie stawiałam na bronzer, na taką fajnie zabrązowioną skórę, bo byłam już opalona, więc chciałam to jeszcze bardziej podkreślić. No i brwi i rzęsy głównie. Ale właśnie jeśli chodzi o ten bronzer, chciałam, żeby ta opalona skóra miała taki naturalny, piękny blask. I właśnie w tym pomógł mi, właściwie to ja się zakochałam w tym bronzerze. Jest to bronzer marki Vibo Beach Cruiser i jest to bronzer do twarzy i ciała. Ja mam go tutaj w odcieniu 01 Sandstorm. Wszystkie są fajne, bo są trzy tutaj wersje kolorystyczne, a raczej może nie kolorystyczne, tylko ten numer 01 jest właśnie z takimi może nie drobinkami, tylko jest taki perłowy, a te dwa pozostałe są matowe. No i ja właśnie polubiłam się z tym, dlatego że on dodaje cudownego, niesamowitego blasku opalonej skórze. Wiecie, że ja go uwielbiam, jeśli oglądacie mnie na bieżąco, dlatego że w co drugim tutorialu albo nawet częściej używam go i cały czas o nim gadam, bo jest naprawdę cudowny, daje przepiękny efekt i ja lubię go tak omiatać na prawie całej twarzy. Oczywiście zaznaczam sobie tutaj delikatnie kości policzkowe. Dzisiaj mam numer 01 i 02 właśnie na swojej twarzy. Tym 02 mam trochę bardziej podkreślone jakby te miejsca, które konturujemy, a ten mam tak narzucony bardziej na prawie że całą twarz i daje mi to piękny efekt oświetlenia. Oczywiście rozświetlacz też mam, ale no to co on tworzy na skórze, taką piękną, rozświetloną warstwę, taki cudowny blask skóry muśniętej słońcem. Naprawdę zakochana jestem i używałam go też oczywiście na wakacjach. Chodziłam tutaj z odkrytymi ramionami i używałam go tutaj również na ciało, dzięki czemu no, miałam taki efekt Bronze Goddess. Nie przesadzam, naprawdę zakochałam się w tym produkcie, także jeśli wybieracie się na wakacje albo po prostu, wiadomo, jest już gorąco, mamy praktycznie lato, no to polecam Wam do opalonej skóry. Jego sporym minusem jest to, że bardzo łatwo się kruszy. Ja go miałam w podręcznym bagażu przy sobie i nie wiem, kiedy się pokruszył. Nie mam pojęcia, po prostu ani mi rzuciłam, ani mi nie spadł, nie stuknęłam, nie wiem jak to się stało, ale się pokruszył tu na kawałku, także muszę uważać. No i też pyli się bardzo. Właśnie jest to bardzo kruchy produkt, dlatego że jest bardzo suchy, więc jak nabieram go pędzlem, on się niesamowicie pyli, dlatego muszę ten pędzel trochę tak obtrzepać z nadmiaru, żeby po prostu nie mieć tego rozpylonego wszędzie. Ostatni produkt do makijażu, który chciałabym Wam pokazać, będzie to coś do brwi i jest to taka pomada w żelu marki NYX, Eyebrow Gel. Tak to wygląda, ja mam to w odcieniu brunet i jest to coś na wzór chyba Aqua Brow to się nazywa, dlatego że jest to niby taka pomada, ale w tubce i ma to trochę taką bardziej żelową konsystencję niż pomada. Pomada oczywiście mamy tak bardziej, no prawie że w kamieniu, w takiej bardzo gęstej konsystencji, a to jest w takiej żelowej bardziej formie. I powiem Wam, że na początku jak zaczęłam tego używać, to nie bardzo wiedziałam, jak się mam z tym obchodzić, dlatego że jak nakładałam to pędzlem na brwi, to robiły mi się takie grudki i ciężko było to później jakby rozczesać, dlatego że moment to zastyka. Także jest to produkt z typu tych, do których trzeba nauczyć się i trzeba się nauczyć ich używać, bo bardzo szybko zastyga, ale dzięki temu właśnie, że szybko zastyga, to on jest niesamowicie trwały. Powiem Wam, ja się teraz już nauczyłam, że nabieram go dosłownie odrobinkę i później wolę sobie dołożyć więcej razy na tą brew, niż od razu nabrać dużo i później mieć takie klampi, te brwi takie posklejane i takie grudki mieć w nich. Więc tak jak mówię, on jest bardzo trwały. Tutaj mamy właśnie napisane, że on jest wodoodporny, długotrwały i odporny na ścieranie i to jest w 100% prawda, także trochę ciężko się z nim obchodzi, ale jak już się nauczymy, to on naprawdę genialnie się trzyma na tych brwiach, także moim zdaniem warto się nauczyć z nim obchodzić, bo jest to świetnej jakości produkt. I ostatni produkt, o którym chciałabym bardzo krótko powiedzieć, głównie dlatego, że było milion pytań, jakiego olejku używam do opalenia na wakacjach, bo no dosyć mocno się opaliłam. Tak tutaj przy tych lampach jak nagrywam, to ciężko jest to zobaczyć, też wygląda na trochę opalono, ale nie aż tak jak to jest w rzeczywistości. I właśnie pytałyście, czego używałam do opalania i w większości i na całe ciało używałam właśnie tego olejku. Jest to marka Hawaiian Tropic, po prostu Protective Dry Spray Oil. Ja mam go w zapachu Coconut and Guava i tak, zdaję sobie sprawę, że SPF 15, filtr słoneczny, to 15 to jest niezbyt duża ochrona przed słońcem, ale tak jak mówię, na większość ciała używałam tego, a na twarz i takie miejsca, które już miałam po pierwszym dniu trochę przypieczone, to używałam 50 takiej, już takiego białego kremu gęstego, także nie martwcie się. A na większość ciała właśnie używałam tego i to, co mi się w nim podoba, to to, że on jest właśnie takim suchym olejkiem. To nie jest taki typowy, bardzo tłusty olejek, który zostawia tłusty film na skórze, tylko jak już go wetrzemy, on szybko się wchłania i nie zostawia takiej tłustej warstwy, do której później na plaży wszystko się przykleja, co tylko się da. No i mam wrażenie, że bardzo dobrze przyciąga to słońce, bo ja naprawdę mocno się opaliłam. Ja ogólnie łatwo się opalam, ale no moment mnie łapało słońce. No i kolejna sprawa to zapach, który jest bardzo, bardzo przyjemny. Czasami zapachy tego typu produktów potrafią być takie drażniące, mocne, ale tak, ten właśnie jest naprawdę bardzo przyjemny. No ja tutaj głównie czuję kokos i właśnie odrobinkę jakiegoś takiego owocowego zapachu. Bardzo, bardzo przyjemny, także mogę Wam serdecznie polecić. I to było na tyle, jeśli chodzi o tych ulubieńców. Jak widzicie, skupiłam się na makijażu, głównie tutaj twarzy. Akurat takich ulubieńców udało mi się w tym miesiącu przyciągnąć, polubić, nie wiem do czego dążę, po prostu akurat tego używałam najczęściej w tym miesiącu i to są takie perełki tego miesiąca, głównie produkty, które już miałam przez dłuższy czas, tyle, że ja mam tyle kosmetyków w swojej toaletce, że czasami jak się do czegoś przywiązuję, to ciężko mi jest sięgać po coś innego. Także dobra, to było na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie koniecznie kciuk do góry, jeśli film Wam się podobał i subskrybujcie kanał, będzie mi niesamowicie miło, jeśli klikniecie ten przycisk subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia buziaki, pa pa!